Witam was z kuźni, albo jak to nazwał na kanale Centurion 2.0 jeden z hejterów lub ludzi, żeby złagodzić, krytycznie nastawionych z nory. Tak, to jest moja nora, to jest moja kuźnia. O, dzisiaj takim nożem dnia to jest właśnie coś takiego. Na razie. Także przyodzieję się, żeby mieć jakiś krawat, bo mówię do ludzi. Witam na kanale Centurion i kanale Centurion 2.0. Ten sam film będzie na obydwóch kanałach. Czego dotyczy? Takiego czegoś, że jeżeli tu mamy kanał Centurion, a tu Centurion 2.0, takiego przesiąknięcia, takiego, żeby te kanały po prostu mogły w sposób taki mało inwazyjny rozdzielić się i żeby każdy z nich spełniał swoją funkcję. Założyłem sobie znowu okulary, słuchajcie, bo ta lampa błyskowa naprawdę daje po oczach. Dostałem dzisiaj maila. Nie będę wyjawiał tożsamości kogo, ale ważna jest treść. Witam panie Piotrze, byłem subskrybentem pana kanału przez dosyć długi okres. Niestety w trakcie ostatniej kłótni na kanale zrezygnowałem z subskrypcji i śledzę kanał dorywczo. Bardzo po obejrzeniu kilku ostatnich filmów, gdzie wyjaśnia pan powody zaistniałej sytuacji, postanowiłem zabrać głos w sprawie i z rozmysłem czynię to poza forum kanału, żeby niepotrzebnie nie eskalować konfliktu. Mam wrażenie, że stał się pan mimowolnie obiektem ataków ze strony kilku bliskich swego czasu osób w swoim gronie. Niewątpliwie emocje wzięły górę nad rozsądkiem. Rozumiem potrzebę obrony swoich racji, aczkolwiek w tym konkretnym przypadku doradzałbym powściągliwość, gdyż najwidoczniej nie wszyscy są zainteresowani zakopaniem toporu niezgody. A dla osobistej higieny umysłu zalecałbym odcięcie się raz na zawsze od tego konfliktu i tu cytat zasłyszany wiele lat temu. Żeby zachować czystość umysłu i otoczenia, należy na bieżąco pozbywać się nieczystości, bo w przeciwnym przypadku utoniemy w tym wszystkim, czego nie usunęliśmy. Pozdrawiam serdecznie i pozostaję w sympatii. Tutaj użytkownik podpisał się swoim imieniem. Znam tego użytkownika. PS. Przepraszam za ewentualne błędy wynikające w pisowni, wynikające z faktu pisania przez telefon. To jest bardzo dobry komentarz. Jeżeli ta osoba ogląda, a wyślę link tej osobie i będzie chciała się ujawnić na kanale Centurion bądź Centurion 2.0 jako autor tego maila, to bardzo proszę. Nawet byłoby to wskazane dla czystości i ekonomiki. Ten cytat, na który powołałeś się, szanowny użytkowniku, tak będę się do ciebie zwracał, na potrzeby uszanowania twojej anonimowości, do której masz prawo, dopóki nie zechcesz jej jakoś objawić. Ja inaczej to nazywam. Znajomi często znajomych trzeba segregować jak odpady, bo inaczej zaśmiecą ci życie. Mówiłem już nieraz to na swoim kanale. Ja odpisałem tobie na tego maila. Ty odpisałeś mi: dziękuję za zaproszenie na kanał.
Na pewno to rozważę we właściwym czasie. Mam jednak wątpliwości co do zmiany narracji na kanale. Odnoszę wrażenie, że wewnętrzny płomień zawodu jeszcze się nie wypalił. Oby nie poparzyło gołębia. Niemniej koszty moim zdaniem są zbyt duże. Smutna pani profesor i nie bardziej wesoły traper na filmach. A szkoda. Z ogniem należy, to jest znowu cytat, z ogniem należy obchodzić się ostrożnie, zbyt mocno rozdmuchany, nieopatrznie może strawić nas samych i osoby nam bliskie. Pozdrawiam i dużo dobrego życzę. No i podpisał się imieniem. To prawda, ja doszedłem do tego samego wniosku, dlatego postanowiłem właśnie co postanowiłem i za chwilę wyjaśnię. Tutaj sytuacja jest taka, że chcę zacząć od tego i muszę światło zapalić, bo niestety trochę mi szwankuje sprzęt do nagrywania, że tak powiem. Sprawdzę, czy się nagrywa, bo czasami przerywa nagranie. Nagrywa się. Dobrze. Jest tutaj mowa o wewnętrznym płomieniu zawodu. Prawdopodobnie nie chodzi o wewnętrzny płomień zawodu, który wykonuję, tylko przeświadczenie twoje, tego użytkownika mówiąc do was, o tym, że ja doznałem zawodu, bądź inaczej rozczarowania z powodu sytuacji, że kilku ludzi lasu, o których wiadomo, nie trzeba ich wymieniać z imienia, zachowało się tak, jak się zachowało i nie chcą topora zakopać, ani nie chcą niczego wyjaśnić. Ja nie mam rozjątrzenia w sobie, niektórzy mogą uważać. Mam swoje lata i naprawdę mój zawód wykonywany pomaga mi naprawdę w radzeniu sobie z takimi sytuacjami, a osobiste, indywidualne ustawienia, domyślne urządzenia, jakim jestem, nazwijmy to w cudzysłowie urządzenia, są takie. Nie będę tutaj chciał kreować siebie na jakiegoś twardziela czy osobę odporną psychicznie, tylko mam źródło, które generuje taką tarczę, przez którą nie przechodzą te rzeczy. Naprawdę. Ludzie rozsądzają innych poprzez pryzmat samych siebie i doświadczenie życiowe, obserwując innych, i mówią, że nie ma to tak, że człowiek nie ma emocji i tak dalej. Ja mam emocje, ale nauczyłem się nie nad nimi panować, tylko nimi kierować. A to jest jeszcze wyższa półka, czy wyższa szkoła jazdy, jak to ktoś mógłby powiedzieć. Ale ja tego nie nazywam wyższą albo jeszcze wyższą półką, czy szkołą jazdy, tylko nazywam to innym zespołem reakcji na doznawane bodźce. Chcę tutaj powiedzieć, że dla szanownych ludzi lasu mam takie powiedzenie. Szanowni ludzie lasu, na kanale Centurion trolle, hejterzy i kłamcy z toporami, których nie chcą zakopać, mimo rad i prośb wielu ludzi lasu. Wielu, to znaczy kilku, prawda? To będzie ściślejsze. Że są w błędzie, że trwają w zawiści, zazdrości, oczywiście zawiści czy zazdrości skrywanej, a w błędzie jawnym, co do mojej osoby, czyli do osoby Centuriona, nie chcą tego uczynić i nie chcą zakopać tego topora. Ja w tym obszarze do kilku z was wysłałem maile, MMS-y, SMS-y, żebyście zapoznali się z treścią tego, co tutaj mówię. Ludzie ci zbierają popleczników,
bądź poplecznicy pojawiają się sami z siebie. Są to ludzie na ogół mniej lotni umysłem niż ci youtuberzy, bądź hejterzy, trolle, czy innego rodzaju ludzie, którzy kierują się oszczerstwami lub twierdzeniami niepopartymi niczym. Ci youtuberzy i ludzie zwani popletnikami nie mają też orientacji bardzo często w całokształcie sytuacji, ale na jakimś etapie wtrącają się i zaczynają trollować, hejtować, posługując się manipulacjami, półprawdami albo wręcz kłamstwem. Natomiast powstały 25 czerwca kanał Centurion 2.0 jest po to, by takich ludzi korzystających z wielu kont i mieszający lub pomocy właśnie popleczników, żeby ich wyjaśnić, jak ja to nazywam. Podregulować po prostu, no a o ile możliwe pozyskać po prostu, żeby dali spokój sobie z tym. Takie czynności nie stanowią dla mnie jakiejś trudności albo obciążenia dla mojej psychiki, bo to jest pikuś w porównaniu z tym, czym zajmuję się w kancelarii lub kiedy jadę na tak zwane zdarzenie albo muszę profilować to, co stało się na miejscu zbrodni, bo czasami trafiają się też i sprawy cięższe, poważne i drastyczne i wieloma takimi się zajmuję. Mam sposoby, kochani, by dbać o higienę psychiczną i jej równowagę, tak jak już powiedziałem. Jak widzicie, Centurion jest osobą wypowiedzi zdystansowaną, umiarkowaną, nie mającą uniesień, a jeżeli jest nieprzyjemny, to też ze spokojem, ale wtedy zadaję po prostu pytania. Są one precyzyjne, no i są metafizycznie gniotące, jak ja to nazywam. A zatem człowiek nie jest wtedy subiektywnie stały albo obiektywnie elastyczny, tylko gniecie. I stąd może to się brać. Ale nie wynika to z psychopatii, którą mi zarzucano, tylko wynika z prawa do obrony. Ale nie obrony siebie, lecz tego, co jest w przestrzeni, którą ja nazywam rzeczywistością, a stanowi jakąś wartość. Warto to, kochani, rozważyć. Tak więc tutaj o moją psychikę nie zamartwiajcie się, jest ok. Niemniej jednak dziękuję za troskę wielu z Was za to. Pozdrawiam Was z tego powodu serdecznie, informując ponownie, że 25 czerwca 2020 albo 2020 roku kanał Centurion znów się zazieleni i spory, kłótnie, napaści słowne czy sugestywne złośliwości będą usuwane, co pozwoli odebrać adwersarzom argument znikających niewygodnych komentarzy. Jakobym to rzekomo ja je kasował, bo były takie sytuacje, że ktoś po prostu zostawiał komentarz, a potem go usuwał. Ja zdążyłem oczywiście zrzut ekranu robić i na kanale Centurion 2.0 zawsze pod każdym filmem proszę, zapoznawajcie się z linkami, bo tam będziecie mieli dostęp do tego, żeby zobaczyć zrzut ekranu, jeżeli film zniknie. Ci, którzy nie chcą zakopać toporów, odwracają się, naburmuszeni są. W stosownym czasie o nich też powstanie film. Ale to nie jest groźba, tylko po prostu wyjaśnienie dla Was. Bo czas pokazuje, jak jest naprawdę, bardzo często. No i teraz tutaj
powiem tak, że jeżeli ktoś inicjował na kanale Centurion jakąś wypowiedź, a ja odpowiadałem i gniotłem tą osobę niejako, albo stawiałem gdzieś w sytuacji niezręcznej i to też się niektórym nie podobało, to z mojej strony czegoś takiego na kanale Centurion już nie będzie. Z prostej przyczyny, ponieważ nie będzie potrzeby. Bo każdy, który człowiek zamieści tam jakiś hejterski komentarz lub nie na temat, będzie miał plus minus jako frustrat 24 godziny na usunięcie tego komentarza, wyedytowania go albo skopiowania sobie go gdzieś tam i przerzucenie go na kanał Centurion 2.0, jeśli koniecznie już chce tam gdzieś prowadzić deliberacje czy dysputy w danym obszarze, który poruszył. Oczywiście, jeżeli będą powstawały jakieś wulgaryzmy albo jakieś takie opcje typu, że ktoś napisze 2-3 litery wulgaryzmu i kropki, to też rozważę usuwanie takiego czegoś, bo szkoda będzie też mojego czasu, prawda? Także tak to jest. Kanał Centurion 2.0 jest po to, żeby właśnie oczyścić troszeczkę w tym bushcrafcie, no ale przede wszystkim, jak chcemy coś oczyszczać i poprawiać, to ludzie lubią poprawiać wszędzie tam dookoła. Najlepiej zacząć jest od siebie. W związku z tym zaczynam od siebie i od swojego kanału. A podstawowym kanałem jest Centurion. Centurion 2.0 jest narzędziem pomocniczym. Po 24 godzinach, jeżeli taki frustrat nie usunie komentarza lub nie zrobi, nie zastosuje się, zostanie usunięty, a na kanale 2.0, Centurion 2.0, zostanie wyjaśnione. I będzie link do jego komentarza, który zostawił na kanale Centurion. Tam właśnie na kanale Centurion 2.0 tacy ludzie będą wyjaśniani, aż umilkną z powodu braku podstaw do zostawiania takich komentarzy lub zwykłego oplujstwa lub dowodów, lub braku dowodów materialnych albo merytorycznych argumentów. Wulgaratorzy na jednym i drugim kanale będą zupełnie usuwani i pozwoli to w ten sposób na uporządkowanie rzeczy. W tym także winowajcom, którzy będą tego oczywiście chcieli, no bo ktoś może chcieć się pogodzić ze mną. Jeżeli tak, rękę wyciągam do zgody. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że kanał Centurion 2.0 służyć będzie również do udzielania porad z zakresu dziedzin prawa i problemów społecznych, w tym psychologicznych. Pytania można kierować na maila do mnie centurionszary@gmail.com albo po prostu zostawić pytanie pod którymś z filmów na kanale Centurion 2.0. Jeżeli jesteś youtuberem, możesz u siebie nagrać pytanie. Ja ze swojej strony dziękuję Wam za troskę i zaznaczam, stanowczo zaznaczam, że ci, którzy przez te niesnaski odeszli, możecie powoli rozważyć powrót na kanał Centurion. Na kanale Centurion nie będę się domagał subskrypcji, natomiast będę zachęcał na kanale Centurion 2.0 do subskrybowania, ponieważ to się będzie przyczyniać dla większego grona, jak można zażegnywać spory i wyjaśniać, mówię, sprawy lub prowadzić rozmowy z ludźmi, którzy lubią tylko i wyłącznie zajmować się takimi bzdurami i wyzywaniem kogoś od psychopatów, przytykaniem, przypinaniem łatek i tak dalej, i tak dalej. Także tak to jakoś jest. Wiadomość dobra, jeszcze jedna, kolejna na koniec, to to, że na kanale Centurion
czy to na filmie, czy w sekcji komentarze, nie będzie z mojej strony i ze strony tych, którzy będą na tym kanale, żadnych półsłówek, podtekstów, przekazów podprogowych, czy jakichkolwiek innych przekazów, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Kanał będzie leśny i zielony, a nawet może i bushcraftowy, kto wie. Także to jest ta dobra wiadomość. Natomiast lipiec 2020 roku i ten kawałek czerwca, który jeszcze został, będzie miesiącem przejściowym dla obu kanałów, co oznacza, że ci, których nie interesują spory ludzi lasu i innych takich, wraz z ich poplecznikami, nie muszą subskrybować kanału Centurion 2.0, nie muszą tam wchodzić, żeby się denerwować, i mogą zrobić to oczywiście, jeżeli będzie ich ciekawość tam ciągnęła, ale to na własną odpowiedzialność. Taka sytuacja oczyści, skutecznie oczyści, powtarzam, atmosferę kanału Centurion, no i być może trochę otoczenia, które, że tak powiem, no jest wokół tego kanału, kanału Centurion i innych kanałów o podobnej tematyce. To tyle. Żegna Was i pozdrawia serdecznie i ciepło Wasz lubiany albo nielubiany Centurion i Centurion 2.0, bo relacja będzie wrzucona na oba kanały. To tyle. Dziękuję za uwagę. Na koniec pozdrawia Was Misiek. I teraz, żeby nawiązać do wyjaśnienia jednego z użytkowników, za Miśkiem jest taka wytarta plama, co do której ktoś tam się przyczepił właśnie. No i to właśnie jakoś tak. Także tyle w tym temacie. Czas iść do lasu.